Dzień dobry, moi mili. Witam Was z tej śnieżnej krainy. Jak widzicie, zobaczcie, idealna pogoda na Vlogmas. Pada śnieg i dzisiaj jest go już tak dość sporo, więc ja się bardzo cieszę. Słuchajcie, zaczynamy Vlogmasy. Miałam nie robić, szczerze mówiąc, ale jakoś nastroiła mnie ta pogoda do tego. Ja dalej chrypię trochę, jak zresztą słyszycie. Ale nie będę się przejmować takimi rzeczami. Najważniejsze, że jest pięknie, biało, naprawdę no super. Pokażę Wam, jak wygląda teraz nasz ogród. Zaczynamy od bałwanka. Słuchajcie, dzieciaki zrobiły takiego Olafa, ale ten Olaf coś się tam przekrzywił. No ale nic, niech sobie stoi. Ogród biały, wszystko zasypane. Nie wiem, czy słychać, jak śnieg skrzypi. Nie ma nawet dużego mrozu u nas, słuchajcie, jest taki delikatny, ale jest fajnie. No wszystko przykryte, ale jest naprawdę pięknie, słuchajcie, jest taki klimat, jak ja się cieszę. Super. Zawiesiliśmy kule dla sikorek na choince, także jedna jest tutaj, a druga jest tutaj na takim stelażu na winogrono, także przylatują, zjadają, bardzo się cieszę. Ja się tutaj, słuchajcie, ustawiam do vlogmasów, dopasowuję się pięknie, żeby było widać ten śnieg, tą biel, która jest za oknem. I co ja mam na parapecie, słuchajcie, przecież ja tu jeszcze mam dynię. No nie, ściągamy już te dekoracje, zdecydowanie. Dynia, która tam się znajduje, podejrzewam, że dzisiaj wyląduje w piekarniku, zrobię z niej mus. A później do jakiejś zupy albo do czegoś tam ją na pewno wykorzystam. Słuchajcie, zaczynamy te vlogmasy, tak jak Wam mówiłam przed chwilką. Zastanawiałam się, czy robić, czy nie robić. W tamtym roku nie robiłam, ale w tym roku postanowiłam sobie, że no, spróbuję, czemu nie. Na pewno nie będą to takie bardzo długie filmy. Postaram się, żeby były takie dziesięciokilkunastominutowe. Zobaczę, jak to wszystko będzie w ogóle wychodziło w praniu, ale myślę, że ja też się będę przy tym fajnie bawić i powiem Wam, że pomoże mi to dostrzec takie różne małe rzeczy, które cieszą, bo ja myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, o tą taką całą, wiecie, żeby nas to po prostu nie przytłoczyło wszystko, o to mam na myśli, tylko o dostrzeganie takich małych, fajnych rzeczy. I powiem Wam, że dzisiaj jak wracałam z przedszkola, jak zaprowadziłam dzieciaki, to naprawdę bardzo zwracałam uwagę na to, jak jest pięknie, jak jest tak klimatycznie, nastrojowo z tym śniegiem, jak pokryte są nim te wszystkie drzewa, choinki, trawa, krzaczki i tak dalej, jak te ptaki fajnie po prostu wyglądają na gałęziach w tym śniegu. No naprawdę super, także myślę, że na tym się skupimy, na dostrzeganiu tych takich małych, fajnych chwil. Okej, to lecimy z tym vlogmasem. Zaczynam od spakowania wszystkich jesiennych dekoracji domowych. Mam tutaj pudło, wszystko tutaj do niego trafi, zostaną spakowane i zobaczę się z nimi dopiero w przyszłym roku. Bo niedługo pora na, no, na coś innego. My parents are both liars.
Zakupy we Vlogmasach też się oczywiście pojawią, nie tylko same świąteczne dekoracje, ale słuchajcie, byłam przed chwilą w Biedronce, tak na szybko, nic tutaj takiego ciekawego nie ma, ale wiecie co, kupiłam dzisiaj na próbę ten żel pod prysznic, taki Bambino Rodzina. Zobaczymy, będziemy wszyscy, myślę, z niego korzystać, zobaczymy jak się nam będzie sprawdzać. No i tak jak widzicie, trochę warzyw, trochę owoców. Dzisiaj na obiad mi się nie chce nic gotować, szczerze mówiąc, będą pierożki. Mam tutaj tofu, wzięłam takie tofu sweet chili. Kiedyś jedna z Was mi pisała, że właśnie takie też, taka wersja też jest w Biedronce, więc ją spróbuję. No i tutaj nic takiego nie ma, ale wiecie co, jeszcze mam taki tutaj z tych świątecznych spraw grudniowych, to mam tutaj papier, bo zaraz Wam pokażę, do czego mi będzie potrzebny. A ten papier, który przed chwilą Wam pokazywałam, będzie mi potrzebny do tego tutaj oto projektu. Już kiedyś Wam pokazywałam, jak kupiłam w Biedronce takie kalendarze adwentowe dla dzieciaków, więc ja je teraz spakuję i dołożę jeszcze do tych takich prezencików takie świąteczne już ciuszki grudniowe. To będzie dla Mai, a ten sweterek będzie dla Mikołaja, także zaraz to wszystko spakuję i to będą, słuchajcie, takie prezenciki małe na początek grudnia dla dzieciaków. Myślę, że się ucieszą. Prezenty przygotowane. Jutro położę dzieciakom rano przy łóżkach. Jak się zbudzą, to zobaczą takie niespodzianki. Bo moi drodzy, jak Wy oglądacie ten film, to już jest 1 grudnia. No u mnie teraz przy tych vlogmasach będzie oczywiście o jeden dzień wstecz. Także ja dopiero to wszystko dzisiaj przygotowuję. Jutro jedziemy z kolejnym filmem i jutro właśnie dzieciaki dostaną takie grudniowe paczuszki. Moi mili, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność tutaj na moim kanale i zapraszam na jutrzejszy drugi Vlogmas. Do zobaczenia!